Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich słuchaczy na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest niebo na ziemi. Wraz ze mną dzisiaj biorą udział w rozważaniu Słowa Bożego Aleks, Władysław, Zdzisław i prowadzący Mieczysław. Zanim rozpoczniemy studium Słowa Bożego, bardzo proszę o modlitwę, Aleks. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci za Słowo Twoje, za te prawdy, które otwierasz przed nami w zrozumieniu na to, że będziemy wzmacniać swoją wiarę i która prowadzi nas do wiecznego życia, do Ciebie. Niech te lekcje, Boże, przyniosą nam jak największy pożytek. Wszystko prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Tydzień temu wspominaliśmy o tym, czy istnieje świątynia. Czytaliśmy teksty Pisma Świętego. Jednoznacznie Pismo Święte mówi nam, że świątynia taka jest w niebie. Potwierdzały to takie wzmianki jak obecność Boga na tronie, jak postacie tam też, które były. No i też pewne określenia, że w tej świątyni jest Boży sąd, prawo, Boża sprawiedliwość. To wszystko napawało nas pewną refleksją. No ale dzisiaj chcemy pójść dalej troszeczkę. Z tym, że cały kwartał naszych lekcji to nic innego jak takie kroczenie powoli do ostatecznego zastanowienia się nad kwestią świątyni, która jest bardzo szeroko rozbudowana w Piśmie Świętym i chcemy tymi krokami pójść, aby to wszystko dokładnie pookreślać. Niebo na ziemi. Zastanawiałem się przez chwilę, co można powiedzieć na ten temat. Jak przedstawić świątynię w tym kontekście? Czy powiedzmy, no, wszystkie warunki, które Pan Bóg ustanowił, zarówno te, które potem Mojżesz przedstawiał, prawda, na ziemi, budował przybytek i tak dalej, wszelkie czynności, które tam miały miejsce, czy to też albo inne rzeczy mogły być powodem tego, że taki temat możemy dzisiaj rozważać? Jakieś niebo na ziemi? Zawsze mówimy, że niebo jest niebem, a ziemia jest ziemią. Proszę bardzo. Tu możemy, albo tu powinniśmy przede wszystkim podkreślić to, co już w poprzednim studium omawialiśmy, co to jest świątynia. Chyba taki najpełniejszy, albo jeden z najpełniejszych tekstów z drugiej księgi Mojżesza, 25 rozdział, 8 wiersz. Zbudują mi świątynię, abym mieszkał pośród nich. Czyli co to jest świątynia? Mieszkanie Boże. Centrum dowodzenia całym wszechświatem, różnie to jest określone. Czyli wszędzie tam, gdzie Bóg jest i spotyka się z człowiekiem, możemy mówić o świątyni. To nie przeczy temu, że ta realna, ta prawdziwa świątynia jest w niebie, w centrum wszechświata. Ale i na ziemi były takie miejsca, kiedy Bóg spotykał się z człowiekiem. No i możemy mówić też o pewnej formie świątyni. Będziemy za chwilę mówili, że takim miejscem był Raj Eden. Tak. Tu Bóg przychodził, spotykał się z człowiekiem i tak dalej. No i możemy mówić o świątyni, o raju Eden jako świątyni. Tak, mam nadzieję, że dzisiaj poruszymy pewne kwestie, które mogą być nawet kontrowersyjne.
No bo jeśli mowa jest o świątyni, no to ludzie różnie wyobrażają świątynię. Może to być budowla, prawda, która gdzieś tam stoi w bardzo pięknym miejscu, przeważnie w centrum miasta. Jeśli świątynia, no to niektórzy mówią, dobrze, czymś jest podyktowana, że w świątyni jest, toczy się jakaś służba, prawda, na rzecz czegoś, prawda? Tutaj, Władysławie, powiedziałeś już na początku, że jednak kwestia świątyni wygląda troszeczkę inaczej z punktu widzenia biblijnego. Jeśli tak, bo wspomniałeś ogród Eden. Dlaczego zatem chcemy mówić o ogrodzie Eden, skoro wtedy jeszcze nie było grzechu? Nastąpiło stworzenie, Bóg bardzo pięknie ten ogród Eden przedstawił, prawda, pierwszej parze ludzkiej. No i co? Mogli się tylko z tego cieszyć. No i jaka tam świątynia, prawda, miała być? Proszę, Zdzisław. Zamysłem tej lekcji jest taka myśl, że niebo jest na ziemi wtedy, to niebo, tak w cudzysłowiu, jak główna postać nieba zjawia się na ziemi. To jak gdyby niebo jest już na ziemi. I przy różnych okazjach właśnie Bóg przebywał na ziemi. I te chwile były tak święte, że i to miejsce było święte i było jakimś antytypem właśnie świątyni, która później w czasie wędrówki Izraela powstała. Stąd mówimy na przykład o raju, że to też było takie święte miejsce, gdzie Bóg spotykał się z człowiekiem. Aha. No, co jeszcze moglibyśmy powiedzieć? Bo kwestia raju to jest bardzo znowu szeroki temat. Nie chcielibyśmy za dużo mówić na ten temat. Ale może jeszcze jakieś parę precyzyjnych kwestii. Proszę bardzo. No, przede wszystkim częstokroć świątynia kojarzy się jako centrum zbawienia. Prawda, że tam dokonuje się zbawienie. Bóg chce odbudować swoje królestwo, a więc rozprawić się z grzechem, zbawić człowieka i tak dalej. Ale zawsze musimy pamiętać o tym, że świątynia to jest miejsce, gdzie przebywa Bóg i gdzie też człowiek może się spotykać. I w raju Eden jeszcze nie było grzechu, czyli świątynia jeszcze nie spełniała tego zadania pojednania, przebaczenia i tak dalej. Ale raj Eden, czy wtedy jeszcze przed grzechem, raj Eden był miejscem, gdzie przebywał Bóg, gdzie przybywał Bóg i spotykał się z człowiekiem i rozmawiał. I zgodnie z tekstami biblijnymi, no jest to świątynia, bo był tu Bóg, bo przebywał tam Bóg. Miejsce mieszkania, zbudują mi świątynię. Tego tekstu się jakoś tak mocno trzymam. Zbudują mi świątynię, abym mieszkał pośród nich. No więc raj był takim miejscem, gdzie przybywał Bóg i spotykał się z człowiekiem. Czyli możemy tutaj w tym kontekście dojść do pewnej konkluzji, jeśli chodzi o tą kwestię, tak? Że świątynią jest. Czy możemy dojść do takiej konkluzji? No, zadaję moim rozmówcom to pytanie, prawda? Ale czy możemy dojść do takiej konkluzji, że świątynią jest miejsce przebywania Boga? Prawda? Tak? Czyli najpierw jest miejsce przebywania Boga, tam gdzie Bóg przebywa, to jest świątynia. Inne kwestie potem już od tego biorą swoją pochodną, prawda? Między innymi rzecz jest kolejna, która tutaj dotyczy naszego rozważania. To jest kwestia tego, co Mojżesz zobaczył na górze. Prawda? No bo w zasadzie mamy już wtedy, wcześniej było odstępstwo, prawda, pierwszej pary ludzkiej, o tym czytamy. Nastał grzech, no i trzeba było coś z tym zrobić. Ale świątynia pojawia się, kiedy naród izraelski, tak, ta, jak to mówimy, ten namiot przenośny, tak, czyli ten Ohel Moed, tak, pojawia się, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu. Dlaczego Bóg dał tą świątynię i jakie poczynił tam rozkazania Mojżeszowi? Co one znaczą w takim miejscu? Proszę bardzo. Myślę, że kopia, którą zbudował Mojżesz,
po funkcjonalności swojej była podobna do Edenu, jak mówiliśmy, że to jest jako funkcjonalność, jaką wykonywał Eden, bo spotykanie się Boga i człowieka, Bóg się przechadzał tam, Bóg był z ludźmi, Bóg z Adamą i Ewą. Tutaj w podobny sposób to się robi, tylko się to robi już w określonym miejscu, w świątyni. Dlaczego? Dlatego, że grzech przenikł w ludzką naturę i w otwarty sposób już nie było możliwe, nie było miejsca spotkania się z Bogiem, jak tylko w określonym miejscu. Jak tylko w określonych rygorach. Nie mogli wszyscy dostąpić do tej świątyni. Jeżeli człowiek mógł otwartą twarzą przystąpić do Boga i rozmawiać z Nim przed grzechem, to już po grzechu takiej możliwości nie było. Musieli w pewien sposób zbudować system cały, żeby człowiek dostąpił do Boga, wszedł w tą obecność, żeby cała wspólnota mogła uczestniczyć w tej obecności Bożej. Czyli Bóg wyszedł naprzeciw, prawda? Tutaj. Tak, proszę. Ale ja myślę, że również przyczyna tkwiła w tym, że niewola egipska wycisnęła takie piętno na religijności, na postawach względem Boga Izraelczyków. I gdy czasy patriarchalne miały wiedzę taką, że oni składali ofiary, gdzie Abraham był, tam ołtarze były za nim, a wcześniej Noe składał ofiary, to gdy oni wyszli z Egiptu, to Pan Bóg musiał im jeszcze raz wszystko objawić i przy okazji im jeszcze szerzej to wszystko objawił, a świątynia stała się taką wielką lekcją poglądową planu zbawienia. Nie zapomnijmy, że nasz główny temat dotyczy nieba na ziemi. Jeśli mówimy o tej świątyni teraz, no to jak w tym kontekście zagadnienie brzmi? Jeśli Bóg powiedział Mojżeszowi, by tą świątynię zbudował na ziemi, tak, według wzoru, to jak to w tym momencie brzmi w tym kontekście nieba na ziemi? Prawda? Proszę bardzo. Musimy podkreślić, albo warto podkreślić, że świątynia niebiańska jest świątynią realną. To jest realne. Niebo jest realne. Bóg jest realny. I miejsce mieszkania Bożego jest realne. Z tym, że zrobione z rzeczy niebiańskich. I dlatego, gdy Bóg chciał to przedstawić, to, co jest w niebie, to czytamy, że pokazał mu pewien wzór. To nie pokazał mu świątyni niebiańskiej i zrób coś podobnego na ziemi, bo prawdopodobnie by tego Mojżesz ani nikt z ludzi nie uczynił. Ale pokazał mu pewien wzór, który był jakimś odbiciem tych rzeczywistości niebieskich. Także to był wzór świątyni niebiańskiej i na wzór tego miał Mojżesz zbudować jako miejsce, gdzie przebywa Bóg, jak już było podkreślone przed chwilą, gdzie człowiek mógł spotykać się z Bogiem. No i tam była błagalnia, tam była szekina nad ubłagalnią, tam był znak obecności Bożej. Tak jest. No właśnie. Stąd mamy tu znowu to niebo na ziemi, prawda? Gdzie Bóg jakby zszedł albo zniżył się do człowieka, grzesznego człowieka i wyszedł mu naprzeciw, żeby człowiek mógł korzystać z jego łaski i miłosierdzia. No pięknie, ale zobaczmy, ta świątynia, załóżmy, jeśli już mówimy o świątyni, no świątynia, ciągłość świątyni jest zawsze, przez wszelkie pokolenia i tak dalej, ale gdy mówimy o budowli, no to mamy ten namiot zgromadzenia, potem mamy świątynię Salomona, tak? Po niewoli babilońskiej, kiedy powiedzmy, Żydzi wrócili do Jerozolimy, znowu zbudowali świątynię Zorobabela, prawda, i tak dalej. Potem Herod rozbudował świątynię, tak? I w końcu przyszedł ktoś, kto co powiedział? No, że on jest świątynią, że to tak. Tę świątynię
walą, a on w 3 dni ją odbuduje. I co rzecz kontrowersyjna była wtedy dla Żydów, jak to wytłumaczyć? Bo to jest bardzo ważne, kim był Chrystus w tym momencie i dlaczego tak powiedział. Dlaczego odniósł się do świątyni w ten sposób? To między innymi dlatego, że to, cośmy już podkreślili w oparciu o Słowo Boże, że no, świątynia jest tam, gdzie jest Bóg i spotyka się z człowiekiem. I Jezus Chrystus jako istota boska był przyobleczony człowieczeństwem. Czyli te dwa elementy spotkały się. Bóstwo, Chrystus jako istota boska, a równocześnie przyjął kształt człowieka. Czyli Bóg i człowiek, Bóg i człowieczeństwo. I dlatego też w Piśmie Świętym mamy wiele określeń świątynia. Będziemy o niektórych mówić, że człowiek, że to i tak dalej też jest świątynią. Dlaczego? Ale to nie przeczy temu, że jest świątynia niebiańska, że jest tam to centrum wszechświata. Ale wszędzie tam, gdzie jest Bóg i gdzie spotyka się z człowiekiem, możemy i będziemy mówili w oparciu o Słowo Boże, mówimy o świątyni. Tak. Na wzór proszę, tej niebiańskiej. Proszę bardzo. Ciekawe, że właśnie świątynia jest źródłem, które później daje antytyp, czyli mamy świątynię ziemską. No i ciekawe, że ta świątynia przybiera różne formy. Różne formy. Czyli możemy nazwać Jezusa świątynią, człowieka świątynią. Możemy mnóstwo rzeczy, których właśnie spotykamy się z Bogiem nazwać wielką świątynią. Bo to jest właśnie rzeczy, które przybierają walory spotkania naszego i spotkania Boga. Ciekawe, że ale to jest właśnie wskazanie na to, że jedynym źródłem tych wszystkich form przejawu świątyni tutaj w naszym życiu właśnie jest świątynia niebiańska. Mm-hmm. Tak, proszę. Piękny. Tak, może Zdzisław, tak. Bo proszę, ja kolejności. Chciałbym jeszcze do tej symboliki tak. Jezusa Chrystusa jako świątyni wrócić. I o Jezusie Chrystusie wiemy, że prawo Boże było w Nim. Tak jak w świątyni było prawo Boże. Że On grzechu nie popełnił, był sprawiedliwy. Ponadto On był, wiemy kim jest, święty Boże. Tak. On jest święty. On był jak świecznik, światłem tego świata. On jak chleby pokładne był chlebem żywota. Także wiele symboli, które niebiańskie, które były w świątyni ziemskiej, one się spełniły w Jezusie Chrystusie. Stąd mówimy, że to pełne spotkanie Boga z człowiekiem nastąpiło w Chrystusie i Chrystus był znowu antytypem tej świątyni, która już miała przeminąć, a w Nim się urzeczywistniło wszystko właśnie z tych szlachetnych elementów świątynnych. Ponadto w Chrystusie była ta świętość, która nie tylko wynikała z chwały, która na górze przemieniania była objawiona, ale świętość pokory, świętość miłości, przebaczenia, cierpliwości, dobrego pasterza, który idzie za szuka grzesznika, który wdowa, kobieta, która wymiata i tą monetkę poszukuje. Ta pilność odnalezienia grzesznika i doprowadzenia do Boga, czemu służyła cała świątynia, była znowu w Jezusie Chrystusie. Tak, jak szeroki aspekt, prawda, tego jest tak. W Chrystusie. Tutaj wszystko. Możemy no piękne wypowiedzi Słowa Bożego z Ewangeliana z 1 rozdziału, że Słowo, które było Bogiem, przez które się wszystko stało, bez Niego się nic nie stało, że to Słowo, które było Bogiem, że następnie 14 wiersz 1 rozdziału mówi o tym, że to Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Bóg, Słowo, które było Bogiem, przez które się wszystko stało, następnie to Słowo, czyli Bóg przyjął kształt
człowieka, aby być wśród nas, aby nas ratować, zbawić, tak jak to przed chwilą było też podkreślone. Tak. Może jeszcze jedna kwestia Proszę. Jest ważna, że istnienie tych mniejszych świątyń, chociaż trudno tak mówić o Panu Jezusie Chrystusie, ale mówimy o tam Edenie, prawda, o tych elementach, które, o tych miejscach, gdzie Mojżesz spotyka się z Bogiem, to też jest święte miejsce. Nie wyklucza tego, że w niebie ciągle jest świątynia. Ona ciągle tam była, a na ziemi była ona obrazowana w przeróżny sposób. Ale w pewnym momencie dochodzi do tego, że świątynia ziemska już traci rację bytu, dlatego że typologia już jak gdyby przemija starotestamentowa, nie jakoby, tylko na pewno, bo ofiara jest dokonana, na ziemię przychodzi arcykapłan, ofiara, baranek Boży, który gładzi grzechy świata i on później przechodzi do świątyni. A znowu społeczność ludzi wierzących znowu powinna te elementy świętości posiadać. Tak. Słusznie zatem patriarchowie, prorocy, królowie nawet zapowiadali przyjście tego, który miał przynieść to niebo na ziemię. Prawda? Który był świątynią, który tak wiele, wiele uczynił. Mówiąc o Chrystusie, można byłoby wiele tematów stworzyć, ale Chrystus przecież miał uczniów. Uczniowie Chrystusa przyjęli, uczyli się Jego nauk. Na początku nie za bardzo rozumieli, ale to jest proces, tak jak z każdym człowiekiem. I Chrystus, odchodząc do nieba, tak, po wypełnieniu swojej misji, zostawił coś. My to nazywamy, i tak jest w rzeczywistości, w Piśmie Świętym, zostawił Kościół, swój Kościół, prawda? Żywych ludzi, którzy przyjęli nauki Chrystusa. No i teraz mieliśmy te, powiedzmy, mniejsze cząstki tych symboli jakby świątynnych na ziemi. No ale mieliśmy Chrystusa, który jest Stwórcą, Bogiem i człowiekiem, tak? No i teraz ten Bóg, człowiek, Zbawca, Odkupiciel człowieka, rodzaju całego ludzkiego, zostawia teraz tutaj na tej ziemi swoją świątynię. Co tutaj można powiedzieć, prawda? Bo tu już jest również szeroki wachlarz, który zresztą bardzo interesujący w tym momencie. Bardzo ciekawy tekst wypowiada apostoł Paweł. Pierwszy list do Koryntian, 3:16 tekstu. On mówi, nie wiecie, że jesteście świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś skaża świątynię Boga, tego Bóg niszczy. Bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty. Często dzisiejszy człowiek takie myślenie ma indywidualistyczne, że on jest po prostu na własny sposób zrozumieć pewne rzeczy. Ale Biblia nam powiada, że wy jesteście świątynią. Czyli my jako wspólnota wierzących właśnie przybraliśmy tą identyfikację świątyni. My jesteśmy wszyscy razem, uświęcamy się. Nie ma chrześcijanina, oddzielnego chrześcijanina, jak nie ma i oddzielnej ręki. Ręka nie żyje po prostu oddzielnie od jest posiadacza. Jest społeczność. Kościół to społeczność, właśnie. Prawda? Ludzi wierzących. No i właśnie tak. Tutaj ten element świątyni jest. Bo widzimy, że jest świątynia na niebie. Jedna świątynia przechodzi, ale przemija. I powstaje inna, następna, lepsza. I tak dalej. I dzisiaj widzimy, że właśnie Bóg zrealizował swój plan zbawienia i te elementy świątynne dzisiaj przebrał Kościół. Dzisiaj my jesteśmy razem wszyscy tą świątynią. Ale słuchajcie, to tak brzmi ogólnie, prawda? Aleks tutaj podkreślił tę kwestię, że Kościół właśnie jest tą świątynią, prawda? Na podstawie apostoła Pawła. Ale ja myślę, że nasi słuchacze chcieliby wiedzieć coś więcej, no bo co przejawia się z kolei w tej świątyni, prawda? W tym kościele, co powinno się przejawiać? Ja może w pełni nie odpowiem, bo na ten temat
no, będziemy rozważać w oparciu o Słowo Boże, a dla mnie tym pięknym tekstem list do Efezjan, drugi rozdział. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów, proroków, których kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czyli tą opoką, na której Kościół się buduje, jest Jezus Chrystus. I gdy jest Jezus Chrystus opoką, gdy Jezus Chrystus jest no, tym kamieniem węgielnym, na którym, no to możemy mówić o tych, którzy przyjmują naukę Chrystusa, apostołów, no, że są świątynią. Dlatego, że centrum jest Jezus Chrystus. Tak. Proszę, Jezus. I właśnie Kościół ma w dalszym ciągu realizować misję Jezusa Chrystusa. Chrystus powiedział, jesteście światłem, jak świecznik w świątyni był światłem. Dzielicie słowo żywota, tak jak były chleby pokładne, prawda? I każdy z wierzących jest takim żywym kamieniem, tak jak w 1 Piotra 2:5 czytaliśmy, który się wmurowywuje w Kościół. Ale tutaj jest też taki jeden moment, bardzo taki niezręczny. Apostoł Paweł mówi do zboru w Koryncie, żeście są świątynią Boga, Duch Święty mieszka w was, a tylko jedna karteczka dalej, trzy główne grzechy adresatów. Kazirodztwo, szukanie sprawiedliwości przed trybunałami ludzkimi, swoboda obyczaju. Więc Pan Bóg wymierzył standardy pewne, które Kościół powinien realizować. I wszyscy za to odpowiadają, tak jak jest przedstawione, czy ktoś buduje ten kościół ze słomy, czy z siana, czy z twardych, drogocennych kruszców. Ale zawsze to jest Kościół Boży, choć byłby słaby, bo on jest grzesznych ludzi i nigdy bezgrzeszny nie będzie. Święty jest, bo taki mu, tak nadał tą świętość mu Pan Bóg. A z drugiej strony wszyscy powinni wiedzieć o tym, że świętość się przejawia w miłości, radości, wprowadzaniu pokoju, uprzejmości, przebaczeniu, wierności, tych przymiotów Ducha Świętego. Bo tylko wtedy można mówić o świętości. Więc on jest jak gdyby święty, nieświęty. Czyli to, co powiedział też apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. A duch wasz, dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. No, nie po to Jezus zostawił Kościół swój, żeby Kościół postępował według własnej woli, tylko żeby postępował według woli Chrystusa i żeby no, składał dobre świadectwo. Zresztą apostoł Paweł też w liście do Koryntian w 6 rozdziale, i tu jest wiersz 20, powiedział tak, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Tak, a więc Kościół dzisiaj to nie Kościół, który posiada iluś tam reprezentantów swoich i jakoby nie wiem jakich, znanych, prawda, czy jeszcze jakoś tam, ale to jest Kościół, który przede wszystkim posiada Chrystusa, prawda, w swoim gronie, w swojej społeczności, jako dzieli się postać. Jako centralną postać, tak, to jest to właśnie. A więc widzimy, że no jest osiągalne jednak niebo na ziemi. Co tu dużo mówić, prawda? Tak, ale też o Duchu Świętym powinniśmy powiedzieć, że Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę, że przekonuje o grzechu sprawiedliwości i stąd ten namiestnik Jezusa Chrystusa na ziemi z tymi owocami Ducha Świętego powinien być czczony. I te owoce Ducha Świętego powinny być właśnie wlewane w tą społeczność. O to powinniśmy się modlić, zabiegać o to. Tak, proszę bardzo. I dlatego też w świątyni no, tej starotestamentalnej byli kapłani. Natomiast w Nowym Testamencie jest powiedziane, wy jesteście rodem królewskim, kapłaństwem. Już nie ma kapłaństwa jako oddzielnej grupy ludzi. Ale każdy wierzący, według listu Piotra, jest kapłanem, jest reprezentantem
Boga. Każdy, który przeszedł z ciemności do światłości, który poznał prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, jest teraz kapłanem i ma przekazywać tą prawdę. To jest tak zwane kapłaństwo misyjne, nie kapłaństwo, które zbawia. Jest to kapłaństwo misyjne, które mówi o tym, że zbawienie jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Że Chrystus jest wyłącznie najwyższym kapłanem, jest pośrednikiem. Także to kapłaństwo, czyli każdy wierzący, ma tylko wskazywać, gdzie jest zbawienie, kto gwarantuje zbawienie, a natomiast nie ma mocy zbawczej, bo zbawczą moc ma tylko Jezus Chrystus. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest ten prawdziwy konfesjonał, gdzie możemy się zwracać, tak, wyznawać tak. grzechy. Tak jest. No. Spotkałem się proszę raz ze zdumiewającym stwierdzeniem. Ktoś powiedział, ja w Boga nie wierzę, ale w Kościół wierzę. To jest nienormalna sytuacja. To stwierdzenie padło gdzieś tam w jakichś kręgach poza naszym Kościołem. Ale tak nie może być. Kościół staje się klubem, jak tam Boga nie ma. Bóg ma być na pierwszym miejscu, Pan Jezus Chrystus na pierwszym miejscu. I nie można tak rozdzielać tego. W zamyśle Jezusa Chrystusa to Kościół jest tak złączony z Chrystusem, jak głowa z ciałem. Tak jest. Klubem albo towarzystwem wzajemnej adoracji, prawda? Tam, gdzie będzie brakować Jezusa Chrystusa. Jako opok, jako fundament. Tak jest, tak. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę, jak dzisiaj człowiek w ogóle, jaką ma relację pewnych rzeczy, do pewnych rzeczy. Jak kiedy człowiek czuje dzisiaj słówko świątynia, to przychodzi na myśl jakiś historyczny zabytek i takie różne rzeczy, które związane z starożytną historią raczej niż naprawdę z tym miejscem, gdzie się spotyka Bóg i człowiek. Po prostu człowiek neguje pewne rzeczy. Ale właśnie dlatego Bóg powołał swój Kościół, żeby Kościół był żywą świątynią, która się przejawia, która właśnie manifestuje Boga w tym świecie, która wypowiada, że Bóg istnieje, że Bóg zbawia człowieka, że Bóg nadal robi swoją zbawczą pracę. I właśnie każdy członek tego Kościoła później niesie te wartości chrześcijańskie, w których się wychowujemy właśnie w Kościele. Tak, a niosąc te wartości chrześcijańskie, o których tutaj mówisz, no zdążamy do momentu, do czasu albo do spektakularnych wydarzeń, które Bóg przecież zaplanował i które przepowiedział w Piśmie Świętym, prawda? Czyli do eschatologicznych. Do czasów eschatologicznych, tak. I tu mamy w zasadzie ostatni etap naszego wspólnego rozważania, które dotyczy no, nowej ziemi, nowego nieba, prawda? Które Pan Bóg tutaj stworzy. No i teraz co? Tutaj chyba już nie ma oporów z tym, że niebo jest na ziemi, prawda? No ale trzeba jeszcze wykonać coś, co stanie się faktem, prawda? I jakie tam są pewne takie w szczegółach kwestie, które warto dzisiaj poruszyć. Co zostanie usunięte, a co pozostanie? Bo rzeczywiście dzisiaj w świecie grzechu przeżywamy te wszystkie problemy, troski, trudności, ale mamy Boga, który jest dla nas jedynym odniesieniem, prawda, do pokonania wszystkich słabości. No a w przyszłości, gdy to wszystko już przeminie, co Bóg obiecał Kościołowi swojemu? Wieczne kapłaństwo. Wieczne kapłaństwo. Bo jeżeli mówimy o kapłaństwie tutaj na ziemi, wierzących, tak w liście Piotra jest to przedstawione bardzo wyraziście, to ta misja o miłości Bożej, o obrzydliwości grzechu, o niebezpieczeństwach w zdążaniu z wolną wolą tam na ścieżkę egoizmu, egocentryzmu. Będzie misją zbawionych na całą wieczność. Dlaczego Jan powiedział, że
gdy to miasto święte Jeruzalem zstępowało na ziemię, to powiedział, że świątyni tam nie widział. Czyżby to była kontrowersja jakaś? Jakiś problem w tym momencie? No, wtedy no, ziemia, gdzie Nowe Jeruzalem wstępuje, jest miejscem mieszkania Boga. Jest świątynią. I nie ma jakiegoś szczególnego miejsca na ziemi i tak dalej. Cała ziemia, cały wszechświat no, skoncentrowany jest wokół Boga. No, a tam, gdzie jest Bóg, tam jest świątynia i tam ludzie mogą z Bogiem no, obcować, kontaktować się i tak dalej. Tak. W takim sensie no, świątynią jest, staje się odnowiona ziemia. Ale gdy Bóg opisuje swoją relację ze zbawionymi, to znowu używa określeń tych dotyczących świątyni. Bo na przykład w Apokalipsie w 7 rozdziale i wierszu 15 czytamy: a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Prawda? Tak jak ten namiot, ta świątynia w czasie wędrówki Izraela była gwarantem obecności i opieki Bożej. Tak Pan Bóg nad zbawionymi rozciąga swój namiot. To jest takie ciepłe porównanie, że już nie będzie łez, nie będzie troski, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, bo Pan Bóg ich okryje jak gdyby namiotem swoim, będą w przybytku Bożym. Czyli mówiąc o świątyni, zaczęliśmy o Bogu, który jest tutaj źródłem, prawda? Tego wszystkiego, świątyni, wszelkich działań na rzecz zbawienia człowieka. I kończymy też tym, że w tej sytuacji, kiedy już grzech przeminie i oczywiście znowu Bóg się przysłuży do tego, żeby ten grzech przeminął, a Jego Kościół dostąpił zbawienia, odpuszczenia grzechu, zbawienia, przebaczenia, miłosierdzia i tak dalej, no bo nie mówmy, że jesteśmy bez grzechu, jesteśmy grzeszni, prawda? Ale dzięki Bożej łasce, dzięki miłosierdziu, dzięki temu, co Chrystus wyjednał dla nas na krzyżu, prawda? Dostępujemy przebaczenia, prawda? Zamyka się znowu cała sprawa, więc kwestia świątyni to jest miejsce, to jest miejsce, prawda? Obecności Boga, działania Boga na rzecz zbawienia człowieka. To jest znowu podwaliny swoje to bierze też w miłości Jego, prawda? Do rodzaju ludzkiego. Proszę, bracie. Czyli wracamy do tego, co mówiliśmy na początku. Tak. Zanim pojawił się grzech, czytamy, że raj Eden, gdzie Bóg przybywał, spotykał się z człowiekiem przed grzechem, że to była świątynia. Święte miejsce. I dzięki temu, co dokonał Jezus Chrystus, zbawieniu, przebaczeniu i to wszystko, co całe Pismo Święte nam relacjonuje o Jezusie Chrystusie, stanie się, że z ziemi znów będzie usunięty grzech i jego skutki i dlatego niebo będzie świątynią. Niebo będzie na ziemi. Na ziemi. Tak jest. No, ja chciałbym podziękować wam za wspólną rozmowę, za wspólne rozważanie Słowa Bożego. No a słuchaczy chciałbym zaprosić na kolejne studium, tym razem na temat ofiary. Może pomódlmy się na zakończenie. Nasz wielki Boże, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem wielkim, wszechmogącym, sprawiedliwym, ale przede wszystkim Bogiem miłości. Że stworzyłeś nas do łączności z sobą, gdy grzech oddzielił nas od Ciebie, to jednak czyniłeś, dobry Boże, wszystko, aby jednak mieć łączność z nami, kontaktować się i żeby coś uczynić, aby grzech i jego skutki były usunięte, aby znów niebo było świątynią, gdzie Bóg będzie cały czas w łączności z człowiekiem. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podziękować za to wszystko, za ten wspaniały dar zbawienia, dzięki któremu
ziemia stanie się świątynią, stanie się niebem. Niech imię Twoje za to będzie uwielbione. Amen. Amen. Amen.